Cześć kochani, witam się dzisiaj z wami bardzo serdecznie. Stwierdziłam, że mimo że wczoraj nagrywałam vloga, to dzisiaj też nagram vloga, ponieważ chcę w końcu pofarbować te moje nieszczęsne włosy, żeby zakryć tą siwiznę. I od razu już na początku vloga muszę bardzo podziękować jednej z was, dziewczynie o imieniu Marzena, która po prostu zaoszczędzi mi dużo, dużo czasu, ponieważ napisała mi, bo ja ostatnio farbowałam włosy, po prostu nałożyłam sobie dwa razy farbę w to siwe miejsce, dlatego że ona nie pokrywa w 100% tych siwych włosów, a zależało mi na tym, żeby użyć takiej farby bez amoniaku, takiej właśnie delikatniejszej. No i zawsze, żeby to siwe też mi się zafarbowało na taki kolor jak reszta włosów, żeby nie było takie, wiecie, wyblakłe, żeby nie było tych prześwitów takich jaśniejszych, no to nakładałam farbę najpierw w to miejsce właśnie, tylko na te siwe włosy, później ją zmywałam, suszyłam włosy i pokrywałam całość i to naprawdę, no, było tak dodatkowa godzina czasu zmarnowanego. I właśnie Marzena napisała mi, żebym najpierw te siwe włosy pokryła samym pigmentem, a później nałożyła farbę. I to jest po prostu, no, genialne. Ja dzisiaj będę to testować i myślę, że się uda, że będzie ok. I na pewno zaoszczędzi mi to dużo, dużo czasu, więc naprawdę bardzo dziękuję. Ta farba, z tego co widzę, ma troszkę inne opakowanie niż ta polska. Tutaj w ogóle jest coś napisane, że new look, same shade, czyli nie wiem, chyba będą jakieś nowe opakowania, z tego co widzę. I ona ogólnie kosztowała prawie 7 funtów, 6 z groszami, coś takiego. W Polsce ona kosztuje tak 28-30 zł, chyba że jest w promocji, więc wychodzi tutaj troszkę drożej. Ja w ogóle chciałam użyć sobie jej tylko połowę, rozdzielić ją na dwie, ale stwierdziłam, że dobra, już użyję całości, bo wiecie co, po prostu, ja nie wiem, muszę rozpuścić włosy, żeby wam to pokazać. Strasznie widać mi odrost. To jest niby kolor, który powinien się zmywać. Ja farbowałam włosy 41 dni temu, w ogóle tak się cieszę, że mam tego YouTube'a, bo on jest dla mnie jak taki pamiętnik, serio. I na przykład, kiedy chcę zobaczyć, kiedy coś było, kiedy na przykład, nie wiem, coś kupiłam albo właśnie farbowałam włosy, wchodzę sobie na YouTube'a i dokładnie wiem, kiedy to było. Ten filmik mam, jak dzisiaj patrzyłam, był wrzucony 41 dni temu, czyli myślę, że jakieś 42-43 dni temu farbowałam włosy. Odrost mam już po prostu ogromny. I najgorsze jest to, że te moje włosy, wiecie, ja myję głowę tak co 2-3 dni i z tego co widzę, to ten odrost i tak jest strasznie widoczny. Nie wiem, czy to będzie takie... No tutaj w lustrze to ja po prostu to widzę, no, na maksa, że te moje naturalne włosy są mega, mega jasne i ta farba tak jakby się w ogóle nie zmywa. A zawsze się zmywała i widzę to też po tym, że kiedy myję włosy, zawsze leciała mi taka brązowa farba, brązowa woda, a teraz właśnie nie, więc serio nie wiem, o co chodzi, czy ona jest teraz jakaś mocniejsza. Nie wiem, zawsze zmywała się dość szybko i właśnie ten odrost nie był taki widoczny. Natomiast teraz ja mam takie odcięcie, wygląda to po prostu okropnie i tak naprawdę już po 2 tygodniach źle wyglądało, więc nie wiem, chyba następnym razem pofarbuję sobie włosy tą farbą, którą farbowałam wcześniej. Nie pamiętam oczywiście nazwy teraz w tym momencie. Napiszę wam tutaj, bo nie mogę sobie przypomnieć. Widzę ją oczyma wyobraźni, ale nie widzę nazwy. Kleroda. Dobra, ale od tego mam YouTube'a, to jest mój pamiętnik i tam wszystko, jak kręcę vlogi, no to teraz wszystko będę wiedziała, kiedy jaką farbą farbowałam. No i tak, słuchajcie, ja tutaj w ogóle nie mam nic. W ogóle dzisiaj będę ogarniać moje paczki, które są w Polsce, żeby mi przyszły tutaj, bo brakuje mi po prostu miliona rzeczy. Od kosmetyku, przez samoopalacz właśnie po farbę, która tam jest w paczce. Jakieś książki dla dzieciaków, zabawki, po prostu wszystko, wszystko. Nie spakowałam tego jakoś dużo tak naprawdę, ale są to rzeczy, których mi bardzo, bardzo brakuje i nie mam nawet pędzelka żadnego do nakładania farby, a nie będę teraz lecieć do sklepu po to, żeby kupić pędzelek, który tak czy inaczej mam i tak czy inaczej. Wiecie, po prostu naprawdę szkoda czasu, mam dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia. Stwierdziłam, że będę sobie nakładać tą farbę takim pędzelkiem. To jest pędzelek do podkładu, który mi się w ogóle jakoś, no, nie za bardzo sprawdził. Nie lubię go używać, użyłam go tylko kilka razy. On jest takiego miękkiego włosia, dość gęstego, więc nie wiem, jak sobie poradzi z farbą. No jeszcze nie widziałam, żeby ktoś takim czymś nakładał farbę, ale wiecie, po prostu może tak, żeby sobie tutaj
przy skórze ją jakoś tam rozprowadzić, no to będzie ok, nie wiem, zobaczymy. Ok, biorę się za tą farbę i już, no bo fajnie, już widzę, że wstęp jest na 6 minut, więc znowu wyjdzie jakiś mega długi vlog. Aha, jeszcze muszę przebrać koszulkę i już do Was wracam i będziemy sobie farbować. No, jestem bardzo ciekawa, co z tego będzie. Powiem Wam, że całkiem dobrze nakłada się tym pędzelkiem, bo on jest taki bardzo gęsty. Bardzo miło w sumie, no. No, słuchajcie, może będę nim później jeszcze też nakładać. Może znalazłam jakiś fajny sposób właśnie na farbowanie. Dobra, już resztę w tej farby sobie teraz rozrobię i nie wiem, czy powinnam to zostawić na jakiś czas na głowie? Właśnie tego nie wiem, chyba tak. No, zostawię sobie to może, nie wiem, na 15-20 minut i wtedy przejdę do farbowania całości. A jeżeli robię to źle, to dajcie mi oczywiście znać koniecznie. Ja w ogóle uwielbiam to, że czegokolwiek nie wiem, to mogę zapytać we vlogu i po prostu zawsze się znajdzie ktoś, kto mi odpisze i da mi odpowiedź na pytanie, więc serio, naprawdę uwielbiam. To jesteś jak taka encyklopedia, jak Google, a nawet lepsi. Dobra, ja już się będę brała za resztę włosów. Gdzie są tutaj rękawiczki? Kurczę, znowu nie mam tych takich, wiecie, rękawiczek takich lateksowych, tych, które tak mocno przylegają do dłoni. No ale te też nie są takie najgorsze, te w tych farbach L'Oreal. One są z takiej grubszej folii, takiej bardziej, wiecie, nie tyle, że takiej foliowej, co gumowej, więc one, no dość wygodnie się nimi pracuje. Bo te niektóre farby to mają takie, wiecie, takie rękawiczki jak są do... Muszę uważać na szeleszczenia. Teraz mi się przypomniało, potem to okropnie słuchać we vlogach. Takie rękawiczki jak są, żeby sobie pieczywo wziąć w supermarkecie. I one są okropne, takich po prostu nienawidzę. Siedzę przed kompem i chcę coś nagrać i słuchajcie, najpierw sąsiad kosił trawnik, a teraz przyjechała śmieciarka, więc cały czas będą hałasy, ale zamknę okno i mam nadzieję, że nie będzie tego słychać i że będę mogła powiedzieć Wam to, co chcę Wam powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za komentarze pod ostatnim vlogiem na temat zielonego ogórka, bo chłopaki tak się ze mnie śmiali, że tak się nie mówi. I potem cały czas się nabijali, że na przykład czerwone jabłka, biała pietruszka i tak dalej. Natomiast ja byłam przekonana, że ogórek zielony jest to po prostu jakby epitet, którego się używa normalnie, cały czas. I że jest to normalne, dla mnie to brzmi zupełnie normalnie. Dla nich nie i widzę, że dla Was również brzmi to normalnie i że rzeczywiście tak się mówi. No słuchajcie, Łukasz mieszka 14 lat w Anglii, więc on ma prawo trochę, wiecie, że coś tam mu powiedzmy dziwnie brzmi, bo nie jest do tego już tak przyzwyczajony. W ogóle cieszę się, że tak dobrze przyjęliście ten vlog. Przyznam Wam, że musiałam praktycznie połowę z tych ich wygłupów wyciąć, bo naprawdę przeginali, ale przynajmniej widzicie, jak się normalnie zachowujemy. No widzicie, jacy jesteśmy naprawdę po prostu. I skoro już pokazuję Wam tutaj na laptopie, to weszłam teraz na mojego bloga i chciałam Wam polecić, że jeżeli szukacie jakiegoś thrilleru, jeżeli tak jak ja w ogóle lubicie thrillery, nie mogę tego wymówić, gdzie to jest ta myszka, chcę to kliknąć, o okej, okay, to polecam Wam zajrzeć sobie tutaj do wpisów, w którym jakby jest taka lista 14 właśnie thrillerów, które ja polecam, które moim zdaniem oczywiście, to jest mój gust i moje zdanie tylko, warto sobie obejrzeć i tutaj są wymienione i tak naprawdę bardzo króciutko opisane, żeby nie spoilerować, żeby po prostu było wiadomo, o czym są, a żeby no niczego tutaj za bardzo nie zdradzić. No, wszystkie są naprawdę fajne według mojego gustu, więc jeżeli lubicie takie filmy oglądać, to możecie sobie zajrzeć. Ja zostawiam Wam link w opisie tutaj pod filmikiem. Właśnie przed chwilą Wam mówiłam, że muszę sobie ogarnąć paczki z Polski
I być może, jeżeli ktoś z Was będzie potrzebował, to chciałabym Wam polecić tą stronę clicktrans.pl. Ja jej używam zawsze do jakichś przeprowadzek, jeżeli mam coś jakiegoś takiego większego do przewiezienia. I oczywiście tak, to nie jest reklama. Gdyby była, to bym powiedziała, albo byłoby oznaczone. Po prostu stwierdziłam, że być może nie znacie jej, a być może komuś się przyda. No i dlatego chcę po prostu Wam o tej stronie powiedzieć. I słuchajcie, tutaj po prostu tak, wybiera się kategorie, czyli na przykład paczki. U mnie to będą paczki, bo ja mam wszystko popakowane w kartony. Tutaj napiszę skąd, mój adres, dokąd, adres tutaj teraz, gdzie jestem. No i słuchajcie, to polega na takiej licytacji, że po prostu przewoźnicy podają swoje oferty, no i dzięki temu, że oni podają te swoje oferty, to oni się jakby licytują. I naprawdę można ogarnąć transport bardzo, bardzo tanio. Ja nie wiem, jak będzie teraz w tej sytuacji, kiedy jest oczywiście ta pandemia jeszcze i no pewnie nie będzie aż tak dużo ludzi jeździło tutaj z paczkami. To są ogólnie nie tylko firmy transportowe, ale też na przykład prywatni ludzie, którzy sobie akurat jadą gdzieś tam i powiedzmy, nie wiem, mają miejsce właśnie w bagażniku, czy gdzieś tam w samochodzie mogą przewieźć paczkę, to właśnie mogą sobie tutaj swoją ofertę dać komuś. Można też tutaj przewozić zwierzęta, zresztą pokażę Wam, jakie są kategorie. O, są zwierzęta, pojazdy, palety, ładunki, no wszystko, słuchajcie, samochody na lawetach, wszystko, wszystko. No i wiem, że teraz pewnie tak zbyt dużo ludzi tutaj nie będzie jeździć i firm, no ale zobaczymy. Ja Wam oczywiście dam znać w którymś z kolejnych vlogów, czy ogarnęłam transport, za ile. No i pewnie zrobimy sobie jakiś unboxing też tych paczek, bo troszkę rzeczy z Polski do mnie tutaj przyjedzie, więc i takie będę rozpakowywać, więc możemy je sobie rozpakować razem. Ciuchy i tak dalej, chociaż nie mam pojęcia, gdzie te ciuchy zmieszczę, po prostu będzie trzeba jeszcze coś ogarnąć, bo no czarno to widzę, ale to wszystko będziecie mogli zobaczyć w kolejnych vlogach. No i dobra, będziemy jechać z całością. No i teraz tak, ja sobie będę te włosy przeczesywać tym tanglofizorem. A słuchajcie, do robienia przedziałków używam paznokci, bo ja zawsze mam długie, więc sprawdzają się dobrze. I zaraz to sobie tak na szybko ogarniemy. W ogóle zauważyłam, że na tym opakowaniu, tej farby kupionej w Anglii, ten kolor wydaje mi się jaśniejszy niż tej, która była kupiona w Polsce. Mam nadzieję, że nie będzie inny odcień, ale raczej nie, no przecież nie może tak być. Dobra, lecimy. Słuchajcie, genialnie się nakłada, naprawdę, genialnie, polecam. To jest naprawdę lepsze niż takie grzybyczki, bo w ogóle farba nie zostaje. No troszkę, troszkę, ale zobaczcie, dosłownie taka minimalna ilość zostaje na pędzlu i wszystko nam fajnie wnika we włosy, także zupełnie przypadkiem z braku laku odkryłam super sposób na farbowanie. Dobra. Już mi oczywiście pociekło, ale zobaczycie na końcu, ja będę cała uwalona od tej farby. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że to jest u mnie normalne. Naprawdę genialnie wciera się farbę tym pędzlem, tą szczoteczką, naprawdę. Może nam tylko na odrost i tak może, nie wiem, 10-15 cm od odrostu. No, 15 cm od skóry, tak to powiedzmy, bo znowu tak zamotałam, że nie wiadomo, o co chodzi. I teraz będę próbowała się domyć. Zobaczcie, nawet rękę mam pochlapaną. Ja tak zawsze. Ja tak zawsze, to jest normalne. Ale na szczęście to ciężko jest tą farbę domyć tak od razu. Zobaczcie, zostają plamy, naprawdę bardzo ciężko. Ale jakoś tak zawsze w pierwszej kąpieli, już na drugi dzień, nie ma po tym śladu, więc jest ok. To samo jeżeli chodzi o skórę głowy.
No się zawsze tak uwalę, zawsze. Dobra, teraz podtrzymam tą farbę jakieś powiedzmy 25 minut. No i będę zmywać. Czy ja tu na... Nie, to pryszcz. Niewiele widzę w podglądzie, wiecie, i myślałam, że... Hej, przywitaj się, bo kręcę vloga. Cześć. Co, robisz lekcje? Tak. Jeszcze? Jeszcze. Nie za dużo tego? Bartek dzisiaj będzie mi pomagał sprzątać, a Łukasz z Dawidem poszli... Na zakupy oni poszli, no nie? No. No, a co ty taki spięty? Wychilluj. Co, się przyłapałam, znowu już płatki. Ja już mówiłam wczoraj na vlogu, że cały czas jecie te płatki. Ja nie umiem gwizdać. Jak nie umiem gwizdać? Normalnie. Co serio? Nie wychodzi. Dobra. Nie. Dobra, to rób, co masz do zrobienia. Tak. I będziemy się brać za sprzątanie, bo jest straszny bałagan i pełno prania do złożenia, więc będzie to trzeba ogarnąć, tak jak widać. No chodź, Dawid, pokażesz, co kupiliście. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawidek wrócił, był na zakupach i powiedz, co robiłeś, bo ja widziałam filmiki i zdjęcia. Karmiłem kaczki. No, fajnie było? Tak. A które były najlepsze kaczki? Takie małe. No, takie słodziaczki małe. I się nie wystraszyły ciebie. Mhm. Dobra, to pokaż, co kupiliście. Żarówkę. Łukasz kupił mi taką żarówkę, jak mam w domu, taką kolorową. Fajnie. Krakersy z pieprzem. Podobno dobre, ja jeszcze nie jadłam. Byliście w polskim sklepie, widzę? Jeszcze miałeś mówić, że zadałeś taką zagadkę. W ogóle. I nie zgadłam. Myślałam, że grubego kota mi kupiłaś. Widzisz, to masz w domu i potem dzisiaj byłem, a wiedziałem, że kupić żarówkę. Tak. Ale ja zgadłam, bo ja się pytałam, czy chodzi o żarówkę. Tylko nie zgadłam, że taką jak w domu. Co tam masz? Ryż. Dobra, super. O, płatki, musli. One są, to są moje ulubione musli. Najlepsze, najlepsze na świecie. Po prostu najlepsze ever. Ile kupiliście? Dwie paczki? Dwie paczuszki. Jeszcze jeden ryż, super. Zaraz będziemy układać w szafce. I bagietki czosnkowe. Ale już zgłodniałam, jak patrzę na te wasze zakupy. Dwie sztuki. One są mrożone, więc je będzie trzeba włożyć. Pietruszki. Piwko. Polskie piwko. O, i tutaj jeszcze jedne takie. I co, to wszystko? Nie.
i jeszcze więcej żarówek, ale zapomnieliście kupić widelce. Zapomnieli, nie kupiliście widelców. A łyżki są. Tak, są łyżki, ale widelce mamy 4, więc jest problem. To może dobijemy się, potem przejdziemy. Albo to już jutro, ale też nagramy na vlogu. Dobra, to co? Chowamy wszystko do szafek, piwo do lodówki, bagietki do zamrażalnika, no i tyle. My będziemy jeść na bagietki. Będziemy je teraz jeść? No. Okej, okay, dobra, to nie chowamy. A dlaczego mielibyśmy nie zasłużyć na bagietki? Nie wiem. Jak chciałem? No czemu? Co my dzisiaj zrobiliśmy? Byliśmy na mieście. Wszystko, mamy nic. No właśnie. Ja przepraszam bardzo, włosy farbowałam. Rozumiem. Bo wyglądałam jak obwieś. Okay, rozumiem, kochanie, rozumiem. Upiększałaś się, okej, okay, tak. Spoko. Żebyś się mnie nie wstydził na mieście. Za późno. No. Dawid, zakręć wodę. No. Co robisz? Ej, nie wrzucisz tego? Wrzucę. Nie, nie wrzucisz. Wrzucę. Dlaczego nie wrzucę? Nie, jakiś pantofel i w ogóle tutaj kosprzątanie głupie. Właśnie, że wrzucę. Dzisiaj gotowanie i w ogóle to... kolacja. No tak, tak, będzie, nie? No dobra, robię gulasz. Znowu tutaj i jeszcze połowina, będzie tytuł łopatka. Vloga mam faceta pantoflarza, który sprząta i gotuje. Oj, jednak w sobotę wracasz. Co chcesz, Dawid, lodówki? Dobra. Weź to odłóż, czy coś i wrzuć te bagietki, co? Dobra, no. Kochani, ja już się dzisiaj z wami żegnam. Dzięki za to, że obejrzeliście kolejny vlog. Myślę, że jutro będę kręcić kolejny, ale nie wiem, czy wrzucę go od razu po tym. Może będę go nagrywać przez kilka dni. Czasami tak jest, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy się cokolwiek wydarzy i czy będzie cokolwiek, co byłoby takiego, wiecie, do pokazania. Nie chciałabym też, żeby te vlogi były jakieś mega, mega nudne. No i ciągle o tym samym, a tak w sumie wygląda życie, że ciągle jest to samo. Prosiłyście o jakieś przepisy, więc na pewno będą w kolejnych vlogach. Na 100% mogę wam to obiecać, że będę właśnie nagrywać jakieś przepisy, więc być może vlogów będzie na moim kanale w najbliższym czasie troszkę więcej. Dajcie znać, czy w ogóle chcecie. No i ja dzisiaj, tak jak mówiłam, żegnam się z wami. Buźka, do zobaczenia już jutro lub pojutrze tutaj na kanale. Pa!